Strażacy ugasili pożar zakładu produkującego kosmetyki w Chrzanowie. W akcji udział wzięło ponad 170 strażaków. Udało im się uratować zbiorniki z gazem i alkoholem. W wyniku pożaru ucierpiały dwie osoby, m.in. pracownik, który usiłował gasić ogień. Pierwsze zdjęcia z akcji otrzymaliśmy od Państwa na stronę kontakty24. Troszkę o godziny 18 w tym zakładzie pracy doszło do wybuchu, do eksplozji, a następnie do silnego pożaru. Jest to zakład, który się zajmuje produkcją kosmetyków na bazie aerozoli, na bazie alkoholi, na bazie propanobutanu. No i ten pożar, zaangażowanym w jego gaszeniu było 42 zastępy straży pożarnej. Właściciel obiektu oceniał, że to będą straty około 10 milionów złotych. Myślę, że zakład nie jest bardzo duży, ale jednak na pewno zagrożenie było duże, bo były butle z gazem, bo były różne, że tak powiem, ciecze łatwopalne. Widziałem, jak zaczęło strzelać, nie? Bo mało zaczęło strzelać i tak jak petardy na odpuście. A później dym i coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Zamierz Maciej Karczyński, komentarz.